of obligation on Sunday. I nigdy nie opuszczaj obowiązkowej mszy niedzielnej. And if possible, more days go to mass. Jeśli to jest możliwe, to także w dni powszechne też przychodź do kościoła na mszę. And let's thank God and praise God for all the blessings that He's showering to us. Dziękujemy Bogu za wszystkie błogosławieństwa, których nam udzielił. You saw all the priests in red. Widzicie wszystkich kapłanów ubranych na czerwono? Usually the red vestments are used for the feast of the martyrs. Zazwyczaj czerwone szaty liturgiczne towarzyszą świętom, których wspominamy jakiegoś męczennika. When I became a charismatic, ale kiedy zostałem charyzmatykiem, I asked myself, why red for the Holy Spirit? Zacząłem sobie zadawać pytanie, dlaczego czerwone szaty liturgiczne na święto Ducha Świętego powinny być białe? Then the Holy Spirit told me. A wtedy Duch Święty mi powiedział, we are given the Holy Spirit to become martyrs. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby zostać męczennikami. There are two kinds of martyrdom. Ale są dwa rodzaje męczeństwa. Number one, bloodshed martyrdom. Pierwsze to męczeństwo przez przelanie krwi. Number two, bloodless martyrdom. A drugie to bezkrwawe męczeństwo. We know nowadays many people in the Middle East, Africa, even in India are murdered. Wiemy, że na wschodzie, w obecnych dniach, w Afryce i w Indiach wielu ludzi jest mordowanych z powodu wiary. In the beginning of the church, there were many martyrs who shed blood. W początkach kościoła było bardzo wielu męczenników, którzy przelali krew za wiarę. Church grew in the blood of the martyrs. Kościół wzrastał na krwi męczenników. And the majority who are in the church have not shed blood. Ale większość ludzi w kościele nie przelewa krwi. But they had to take up the cross and follow Jesus. Natomiast mają brać swój krzyż i iść za Jezusem, by go naśladować. Yeah, living an authentic Catholic Christian life is a martyrdom. Wiecie, życie prawdziwym, autentycznym życiem katolickim jest męczeństwem. Many, many sufferings. Bardzo wiele jest tym cierpienia. Especially when we fight with the three enemies. A szczególnie kiedy walczymy przeciwko trzem nieprzyjaciołom. Fighting against the desires of the flesh. Kiedy walczymy z pokusami ciała. Fighting against the tactics of Satan. Kiedy walczymy z taktykami szatana. Fighting against the desires of the world. I kiedy walczymy z kłamstwami świata. Yeah, we are expected to be soldiers. Wiecie, po nas się oczekuje, że będziemy żołnierzami Pana. Not necessarily all the soldiers are killed or shot. Wiecie, nie wszyscy żołnierze są zabijani i wystrzelani. Many soldiers are not killed, not dead. Wielu nie przelewa krwi, nie są zabici. But they suffer for the country. Ale walczą i cierpią za swój kraj. So to we suffer for the church. Więc my też cierpimy za Kościół. So when we offer our suffering with the joy in the heart, kiedy ofiarujemy Panu z radością w sercu nasze cierpienia, we become martyrs. Stajemy się męczennikami. So, martyrs got the power to shed blood by the Holy Spirit. A więc męczennikom odwaga do przelania krwi i moc do przelania krwi daje Duch Święty. So we are given Holy Spirit to suffer with Jesus. A my także otrzymujemy Ducha Świętego, żeby móc współcierpieć z Jezusem. So all Christians should be martyrs. Tak więc wszyscy chrześcijanie powinni być męczennikami. Holy Spirit is giving power to be martyrs. Duch Święty daje nam tę moc, byśmy nimi mogli być. I know, as a priest, I have many sufferings. Wiem, że jako ksiądz mam wiele cierpień. I know you married couples are more suffering than we preached. Ale wiem, że wy, małżonkowie, macie o wiele więcej cierpień w małżeństwie niż my księża. And you are carrying those sufferings and following Jesus. I niesiecie ze sobą te cierpienia, idąc za Jezusem, naśladując Go. Who gives the power? Kto wam daje moc? Yes. Holy Spirit. Duch Święty. Yeah, the Lord said. Pan powiedział, when the Holy Spirit shall come upon you, you shall be filled with the power. Kiedy Duch Święty stąpi na was, będziecie napełnieni mocą. And you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. I będziecie moimi świadkami w Samarii, w Judei, aż po krańce ziemi. Holy Spirit is a person, third person of the Trinity. Duch Święty jest osobą, jest trzecią osobą Trójcy Świętej. He walks with us, he guides our life, leads our life. On idzie z nami, prowadzi nas, towarzyszy naszym życiu. Is a power. A równocześnie z mocą, fight, aby walczyć z szatanem, to fight the desires of the flesh, aby zwalczyć pożądania ciała, to fight the world, aby zwalczyć świat, and to be victorious, i być zwycięzcą. And today I'll be praying over you for what we call to make that Holy Spirit more powerful.
Więc będę się modlił o uwolnienie Ducha Świętego w was dzisiaj. Przez chwilę teraz zamknijmy oczy. I poprośmy Boga o łaskę, żebyśmy mogli sprawować i uczestniczyć w tej mszy świętej. Lord, to be the priest who are around me, Panie, and with all the priests in the world, I celebrate this mass. Panie, wraz z kapłanami, którzy mnie tutaj otaczają, wraz z kapłanami na całym świecie, sprawuję teraz tę mszę świętą. I join my heart with all the glorified priests in heaven. Łączę się sercem ze wszystkimi chwalebnymi kapłanami, którzy są wśród Ciebie w niebie. In a very special way, I join my heart with the priest who is on the wheelchair. A szczególny sposób łączę się z tym kapłanem, który tutaj siedzi na wózku inwalidzkim, jest w śpiączce. With all the priests who are sick, perhaps in coma or paralyzed, I join my heart. I łączę się sercem ze wszystkimi kapłanami na świecie, którzy być może są właśnie sparaliżowani albo w śpiączce. Łączę się sercem ze wszystkimi katolikami na całym świecie. W szczególny sposób ze wszystkimi polskimi katolikami. Dzisiaj to jest szczególny dzień, kiedy otaczamy Twój ołtarz, Panie. I offer this mass for them. Ofiarowuję tę mszę świętą za nich wszystkich tu obecnych. A także za dusze wszystko cierpiące, szczególnie za ich krewnych już zmarłych. Mama Mary. Mamo Maryjo. You are at Cana in Galilee. Ty byłaś obecna w Kanie Galilejskiej. You are at the foot of the cross. Ty stałaś u stóp krzyża. You are with the apostles at Pentecost. Byłaś z apostołami w dniu Pięćdziesiątnicy. Pray for us that we may be spirit-filled Catholics. Módl się za nas, żebyśmy byli katolikami napełnionymi Duchem Świętym. Mama, you followed Jesus when he was carrying the cross. Mamo, ty szłaś za Jezusa, kiedy dźwigał krzyż. Be with us when we carry the cross. Bądź z nami, kiedy niesiemy nasze krzyże. Our life is martyrdom. Bo nasze życie jest męczeństwem. And you are a bloodless martyr. A ty jesteś męczennikiem bezkrwawym. We see you at the foot of the cross. Widzimy cię u stóp krzyża. Two martyrs. Tam były dwie męczennice. Jesus the martyr who shedding the blood. Był też męczennik Jezus, który przelał krew. His mother, a bloodless martyr. A także jego matka, która była bezkrwawym męczennikiem. Help us to be martyrs. Pomóż nam, Matko, być męczennikami dla Jezusa. Módl się za nas. Thank you, Father. Dzięki Ci, Ojcze. Thank you, Jesus. Dzięki Ci, Jezu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.